Dzień dobry Państwu, kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał Nawity. Jak widzicie Państwo, tym razem na żywo, nie przez telefon, mam gości, z którymi już przeprowadzałem ongiś wywiady. Obok mnie siedzi Piotr Jankowski, który przyjechał z Łodzi, zaraz powiemy w jakim celu. I jest Tomasz Czarski, który jest z Wrocławia. I właśnie Tomasz Czarski, właśnie powiedzcie dzień dobry. Dzień dobry. I właśnie Tomasz Czarski przywiózł pewną ideę, która zaczęła funkcjonować już w Stanach Zjednoczonych, dotycząca tworzenia takich think tanków medialnych, które mają oddziaływać szerzej na społeczeństwo, głosić te najważniejsze rzeczy, które obecnie się dzieją, które wymagają właśnie takiej intensyfikacji przekazu. Czy mógłbyś, Tomasz, powiedzieć o tym, co się ostatnio wydarzyło w Stanach, bo pilnie to obserwowałeś, a chcemy to skopiować i powiem jak tutaj w Polsce. Mam wrażenie, że ten koniec czasów oznacza wspaniałe czasy dla całej ludzkości i to przebija i z działań prezydenta Trumpa, i z tego, co się dzieje w sferze mediów alternatywnych w Stanach Zjednoczonych. Obserwuję coraz częściej, że każde działanie, każdy impuls, jaki daje rząd federalny, ostatnio executive orders, no, są przełomowe zupełnie, bo... Czyli takie dekrety, prawda? Takie dekrety prezydenckie, bo tam no, prezydent ma dużo większą władzę niż u nas, pokazują jasno, że zmiana już się dzieje, ludzie zostają oddłużeni, wprowadzana jest abolicja jakby niespłaconych kredytów, ale też... Takie powszechne oddłużenie Amerykanów, tak? Powszechne oddłużenie, czy może nawet uwłaszczenie, no bo też daje się prawo ludziom do życia w godności, prawda? I w minimum socjalnym. Na razie założenie jest $400 na tydzień. Ale myślę, że tu w warstwie psychologicznej, w warstwie podświadomej narodu, to po prostu człowiek uzyskuje godność na swojej ziemi. To coś, do czego my również tęsknimy. No i teraz co się dzieje... Również zlikwidował podatki, to jest szalenie ważne, bo to jest sygnał w ogóle dla państw i dla narodów, że wcale państwo nie musi się utrzymywać z podatków. Że one dochodowe, że to, zupełnie czemu innemu one to znaczy, służą. To znaczy, ja mnie gdzieś tam dźwięczy w uszach, w sercu prawda. Prawda jako praweda, czyli przywrócenie wiedzy, która powinna kierować naszym życiem. Ta wiedza dla mnie to jest to, że się rodzimy na danej ziemi, nie jest przypadkiem. I ta ziemia jest naszą ojczyzną, ojcowizną. Co to oznacza w tym rozumieniu dzisiaj Nesary czy Gesary w sensie globalnym? To jest powiedzenie sobie, że rodzina i rodzina rodzin, czyli naród, ma prawo boskie, wyższe, do życia i korzystania z ziemi i wszelkich dóbr, jakie ona rodzi. To będzie pewnie dotyczyło i własności intelektualnej, stąd mówi się o jakby o otwarciu tysięcy i tysięcy patentów, które były zamknięte w szufladach przez lata. Pewnie o wolnej energii, o pokoju dla ludzi, który powinien być imperatywem, a nie dobrem, o który mamy walczyć. No, skądinąd wczoraj chyba na konferencji prasowej Trump powiedział o czymś zupełnie przełomowym. Powiedział, że Ameryka, Stany Zjednoczone są wystarczające energetycznie, w związku z tym zaprowadzają pokój na Bliskim Wschodzie między Izraelem a państwami Zatoki Perskiej. Czyli no jawnie przyznaję, że wszystkie wojny były prowadzone w imię zdobycia energii na terenach, które nie należały do Stanów Zjednoczonych. To wielka dla nas nadzieja, bo to znaczy również, że my tych wojsk amerykańskich, bo on mówi szerzej, że wojska amerykańskie mają stacjonować w swojej ojczyźnie. W związku z tym domniemuję, że i ta armia amerykańska od nas wyjedzie, że nasza ojczyzna stanie się naszą ojczyzną. Natomiast co zauważam w tej warstwie komunikacyjnej, no bo poza Fox News, które stało się tubą rządu federalnego, reszta mediów no, dalej udaje, że nic się nie dzieje albo sprzyja demokratom. Czyli mamy tą sytuację, co u nas w mediach. Jesteśmy odcięci od ważnych informacji, od informacji, które dotyczą tych zmian, które się dzieją no, w najważniejszym rządzie świata. No i tam myślę po to, żeby wzmocnić sygnał i informacje, które płyną z rządu,
ważni działacze mediów alternatywnych, ale i społeczni, zaczynają się łączyć w takie konglomeraty informacyjne, czyli bądź w ramach tego, co robi rząd, bądź po prostu na temat, łączą się w takie online'owe konferencje, gdzie każdy zabiera głos, za każdym razem to kto inny jest moderatorem takiej dyskusji. Tworzy się z tego wspaniała wspólnota. Ludzie mają doświadczenie tego, że dziękują sobie wzajemnie za to, że są, że prowadzą tą pracę społeczną. Co więcej, widać, że ta pandemia spowodowała, że mnóstwo ludzi po prostu stało się, no można by powiedzieć, celebrytami, ale pozytywnymi celebrytami mediów. W ciągu 2-3 tygodni czy 2 miesięcy nagle mają dziesiątki czy setki tysięcy, bo dzisiaj słuchałem ludzi, którzy mieli po 200 tysięcy jakby subskrybentów. Co więcej, pokazują, że każdy może, że każdy z nas ma takie samo prawo do mówienia, do pokazywania tego, z czym jest mu dobrze czy źle, na ile te maski są poważne, na ile to, co się dzieje, zmienia nasz świat. No i jakby powiem szczerze, że z 2-3 dni temu to miałem łzy w oczach jadąc, bo to jakby inna energia płynęła w nas wszystkich, jakieś takie przeświadczenie, że ten paradygmat, w którym żyjemy od pokoleń, że on się kończy, że my musimy sobie teraz oddolnie wypracować nowy porządek świata. Nie ten porządek, który oni zaplanowali, tylko ten, który wypływa z naszych serc. A na pewno my dzisiaj trochę nie mamy wypracowanych scenariuszy i trzeba się tym zająć. Co do scenariuszy, to tutaj pewnie za chwilę o tym powie Piotr. Pewne scenariusze już są przygotowane, bo my właśnie przygotowujemy to, co ma się wydarzyć po rewolucji, a nie w czasie rewolucji, bo rewolucję łatwo jest wywołać, tylko chodzi o to, co się wydarzy później. Natomiast ty też nas zainspirował właśnie tym przykładem amerykańskim, właśnie tą integracją tych mediów, tych think tanków mediowych, i my żeśmy już odbyli właśnie wspólne nagranie z Januszem Zagórskim, przed chwilą z Berdowiczem, ze Starosielcem. Będziemy chcieli właśnie takie think tanki wspólne, mówiące o najważniejszych rzeczach, budować. Natomiast do ciebie, Piotr, mam pytanie, ponieważ tu padła kwestia powszechnego odurzenia Amerykanów. Pewnie Państwo pamiętacie, że Piotr jest twórcą takiego programu, powszechny program odurzenia Polaków, który teraz nabiera szczególnego znaczenia w kontekście tego, co się dzieje w kontekście pandemii. Nawet żeśmy odbyli taką rozmowę z Izą Litwin, która również wskazała, że to jest bardzo ważny moment, żeby właśnie do tego powszechnego odurzenia Polaków wrócić, bo to może zastymulować gospodarkę, może przynieść bardzo duże korzyści dla i społeczeństwa, i państwa, zlikwidować szarą strefę. Mógłbyś opowiedzieć o tej koncepcji właśnie w kontekście obecnej sytuacji, Piotr? No więc rzeczywiście kilka lat temu powstał taki dokument, program powszechnego odurzenia Polaków. Nie zyskał wtedy szczególnego nagłośnienia i przede wszystkim rządzący się nim nie zainteresowali mimo naszych prób. Natomiast w tej chwili w związku z blokowaniem różnych gospodarek i perturbacjami ekonomicznymi dodatkowymi, problem pieniądza, czyli problem długu, jest problemem, który coraz bardziej nabrzmiewa. I w tej chwili jedną z rzeczy, które można by zrobić bardzo szybko, która przyniosłaby bardzo pozytywny skutek społeczno-ekonomiczny, jest po prostu wykasowanie nieściągalnych długów osób fizycznych, bo tych długów jest bardzo dużo. One powodują, że ludzie nie mogą normalnie być zatrudnieni albo uciekają w szarą strefę. To z kolei generuje ogromne koszta systemowe. I takie wykasowanie tych długów nieściągalnych de facto niczego by nie zmieniło, bo one i tak są nieściągalne, natomiast byłoby to bardzo pozytywnym impulsem ekonomicznym.
i dałoby im impuls do rozruszania gospodarki, głównie małych i średnich przedsiębiorców, a oprócz tego... Więcej podatków by wpłynęło również do oczywiście, państwa, że więcej podatków, powinno być tym zainteresowane. Więcej różnych danin, no bo jakby tak, ponieważ jakby z tej szarej strefy wiele rzeczy by po prostu wypłynęło na zewnątrz, do jakby oficjalnego obiegu. Natomiast drugim elementem bardzo istotnym jest to, że generalnie należałoby przeprowadzić restrukturyzację wszelkich długów w Polsce. Bank Centralny zaczął to robić już na wiosnę tego roku, bo wykupił część długu za stworzone pieniądze przez siebie państwowego z rąk banków komercyjnych. My uważamy od lat, i to było w tym dokumencie o powszechnym oddłużeniu Polaków, że trzeba przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia. Przykładowo, nie wiem, mamy do czynienia z kredytem mieszkaniowym i ten kredyt jest, załóżmy, nie wiem, 10 lat już spłacane, jeszcze ma być spłacane 20 lat, no więc to, co jest niespłacone, Narodowy Bank Polski wykupuje, przenosi dług do siebie. Klient banku komercyjnego będzie od tego momentu spłacał dług na zasadach korzystnych, na podstawie korzystnych harmonogramów do banku centralnego, a nie do prywatnej korporacji. Natomiast bank komercyjny od tego momentu będzie miał realny pieniądz wykreowany przez bank centralny, nie przez siebie, i nie będzie mógł od tego momentu udzielać kredytów, czyli tworzyć pieniądze jako długu, a będzie mógł jedynie udzielać pożyczek. I to jest my to nazwaliśmy kiedyś rewolucją kopernikańską w architekturze finansowej. I tą rewolucję można przeprowadzić bardzo szybko za pomocą bardzo prostych prawnych zabiegów, o czym też pisaliśmy i mówiliśmy. No właśnie, bo chyba podzielicie moje zdanie, że zbliża się przesilenie. I to, co my robimy w Instytucie i to, co robimy również z naszymi współpracownikami, to chodzi o to, żeby przygotować się na ten moment właśnie po. I jesteśmy na to przygotowani. Pokazujemy, że te zmiany mogą bardzo szybko zafunkcjonować, bo te projekty, które my chcemy wdrożyć, przynoszą efekty już po kilku miesiącach. Więc w związku z tym, jeżeli to przesilenie zafunkcjonuje, a według nas zafunkcjonuje to w najbliższych miesiącach, trzeba być przygotowany na właśnie wdrożenie tych projektów, i dlatego o tych projektach tak mówimy. Potwierdźcie albo zaprzeczcie temu, co mówię. Potwierdzamy. Potwierdzamy z całego serca. Ja powiem jeszcze tylko jedno słowo. Teraz mi przyszło tak do serca, że bardzo kluczową kwestią w dobie takich przemian jest to, żeby na przykład ludzi nie wypędzać z domów. My sobie nie zdajemy sprawy, na jaką skalę postępowania komornicze się toczą w Polsce, na ile ludzie po prostu cierpią z tego powodu, że sytuacja życiowa uniemożliwia im spłaty długów. Co więcej, to się pewnie dzieje też pod koniec spłaty takiego długu, co przyprawia już zupełnie o depresję i frustrację. To poczekaj chwilę, bo właśnie w projekcie Piotra było coś takiego, po pierwsze upaństwowienie zawodu komornika i zakaz handlu długami jako zasada ustrojowa. To tak. Właśnie w tym powszechnym programie oddłużenia Polski i Polaków właśnie były te dwa punkty. Jedne z pierwszych podstawowych postulatów to było właśnie upaństwowienie zawodu komornika, tak żeby komornik nie brał prowizji od kwot egzekwowanych, czyli od tak naprawdę nieszczęścia ludzkiego, tylko żeby brał wynagrodzenie za konkretne czynności, jakie wykonuje, prawne, i żeby był po prostu pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości, bo w tej chwili to jest tak, że to są prywatne firmy, de facto są to prywatne firmy, które posługują się stemplem i emblematami państwa polskiego. Podobnie jak notariusze. Tak, czyli jakby te operacje komornicze windykacyjne zostały sprywatyzowane, do tego jeszcze istnieje gigantyczny przemysł windykacyjny, który współpracuje oczywiście z komornikami, i te długi są spłacane za
kilka do kilkunastu procent ich wartości, bo tak się opłaca bankom, bo mają odpisy mniejsze pod podatki, później płacą. Tak jest system skonstruowany. Czyli nie chcą się dogadać z klientem, nie. A dogadują się z firmami windykacyjnymi na szkodę klienta. Dokładnie tak, bo dług jest sprzedawany za powiedzmy 10%, następnie firma windykacyjna dolicza kolejne odsetki i tak naprawdę jest to nie 100% tego długu pierwotnego, tylko jest to 200, nawet może być 300%, a firma windykacyjna kupiła za 10%. To jest podwójne opodatkowanie, czy podwójne nieszczęście, bo ludzie pozostają z długami do końca życia, a następuje wywłaszczenie takie czy inne, czy przewłaszczenie dóbr, na które zostały zaciągnięte kredyty. Jest jeszcze jedna sfera, bo uważam, że trzeba rozszerzyć tą strefę oddłużenia na wszystkie instytucje parabankowe i finansowe, typu chwilówki i cała reszta, bo ilość ludzi, którzy są zadłużeni w takich instytucjach, ja nie wiem, ale myślę, że jest ogromna. No i tam ci ludzie muszą żyć w skrajnej biedzie. Najczęściej to są emeryci, renciści, nie wiem, ludzie, których nie stać na normalne kredyty, oni idą do chwilówek. No i tam płacą po prostu ogromne procenty. Powinniśmy zakazać w ogóle działania na takich zasadach w naszym kraju. Ten zakaz funkcjonuje już w innych krajach. W Anglii wiem, że te prowidenty i inne tego typu firmy zostały jakby sprowadzone trochę do reguł gry. U nas to się, z tego co wiem, nie zadziało. Tutaj trzeba by chronić po prostu dobro wspólne, które mówi, że każdy powinien mieć dach nad głową. I myślę, że to, co mówi Iza od lat, I to, co wy mówicie, a dzisiaj nam się to coraz bardziej wydaje oczywiste, nie jest możliwe, żeby w naszym kraju w ciszy ludzie zostali wypędzani z domów, pozbawiani środków do godnego życia. To na koniec powiedzcie dwa zdania pozytywne, że jest światełko w tunelu, że w momencie, kiedy nastąpi te topnięcie, to jesteśmy przygotowani na to, żeby właśnie zbudować dobrze funkcjonujący system, sprzyjający obywatelom i działającym na ich rzecz. Tomek, zaczniesz ty. No ja powiem szczerze, że jeżeli w największym kraju, największej potędze świata, dzisiaj dzieją się rzeczy tak przełomowe, jak właśnie oddłużanie, jak powiedzenie sobie, że od dzisiaj będzie pokój, dlatego że nie mamy interesu, żeby toczyć wojny, to sam będąc przedsiębiorcą od 20 lat, społecznikiem, wiem, że każdy z nas poprowadzi swoje sprawy czy sprawy lokalne dużo lepiej niż ci, którym do tej pory ufaliśmy. A to jest gwarantem tego, że będziemy dobrze zarządzać dobrem wspólnym. No dla mnie optymistyczne jest również to, oczywiście zgadzam się z Tomkiem, to przebudzenie świadomości jednak, bo to przebudzenie następuje bardzo dynamicznie i można powiedzieć, że w postępie geometrycznym to wszystko idzie. Więc to przebudzenie świadomości plus ten impuls z zewnątrz, plus jeszcze takie głębokie moje odczucie, że te procesy historyczne doprowadziły wahadło systemu starego do apogeum i wychylenie może być w przeciwnym kierunku. Czyli może być tylko lepiej. W naszym interesie, więc wykorzystajmy tą siłę i to, że ta energia świata odwraca się, idzie w kierunku, który nam sprzyja, wykorzystajmy to po prostu. Proszę Państwa, ja powiem tak, według mnie zło jest w mniejszości. Niestety posiada tylko bardzo silne narzędzie represji, jakim jest pieniądz dłużny. I ten pieniądz im trzeba odebrać i wprowadzić prawdziwy, dobry, pozytywny pieniądz. I tak się stanie. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Bardzo prosimy o subskrypcję i wspieranie nas, bo wszystko to, co robimy, robimy właśnie dla Państwa. I życzymy Państwu miłego dnia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.